Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Spotykamy się na live'ie kolejnym pogotowiu rodzicielskim. Dzisiaj wieczorem porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje między rodzeństwem, jak to wszystko funkcjonuje, zazdrość, kłótnie, krzyki, różne rzeczy. Ja od razu wkleję Wam tutaj link do takiego webinara o rodzeństwie, jeśli byście chcieli więcej, żebym potem już nie zapomniała. Natomiast zacznijmy, kto ja jestem. Nazywam się Asia Baranowska, jestem psychologiem. Coachem mam na własnych zasadach, już tak odruchowo mówię, i przede wszystkim promotorką, prekursorką pozytywnej dyscypliny w Polsce. I to, co ja teraz tutaj będę robiła, to bardzo Was proszę, żebyście się tutaj przedstawiały i powiedziały, skąd jesteście, gdzie jesteście, w jakim wieku macie rodzeństwo. Ja zaraz Wam też powiem, w jakim wieku mam rodzeństwo, jak to wszystko u mnie działa. A ja w międzyczasie udostępnię to nasze pogotowie rodzicielskie na naszej grupie rodzice, pozytywni, spełnieni rodzice, żeby wszyscy wiedzieli. Rodzicielskie. Widzę, że grupka się zbiera, jest nas coraz więcej, już jest kilkanaście osób. No cóż, jak pewnie mnie znacie, ci, którzy mnie już troszeczkę znają, to wiecie, ojej, zmywarka mi piszczy. Słuchajcie, wstanę na chwileczkę i to wyłączę. No i proszę, znikł prezenter, ale już jestem z powrotem. I nic nam nie będzie było, ani piszczało. Jak już wiecie, ja mam dwójkę dzieci, już mam takie duże dzieci, takie mam już wyrośnięte dzieci. Mam 7-letniego Antka i 5-letnią Zuzię. I oczywiście mam różne swoje trudne, lepsze momenty, gorsze momenty, straszne momenty, bardzo różne momenty. Natomiast tak jak sobie myślę o różnych obszarach mojego wychowania, no bo wiecie, wychowanie to nie jest tylko kwestia rodzeństwa, ale też to jest kwestia prac domowych, obowiązków domowych, tego ciągłego poganiania porannego, różnych rzeczy. Jeszcze tutaj ustawiam. Ale jeśli chodzi o rodzeństwo, ja mam wrażenie, że coś tutaj dobrze się dzieje między moimi dzieciakami, że naprawdę, naprawdę dobrze to funkcjonuje. Już jestem teraz z Wami, bardzo fajnie, że jest nas coraz więcej. Kochane, piszcie, w jakim wieku macie te swoje dzieciaki, w jakim wieku macie swoje rodzeństwa, żebym ja wiedziała, do kogo ja piszę. Dzisiaj też zbierałam Wasze pytania dotyczące rodzeństwa i sobie wszystko tutaj wypisałam, żebym miała pod ręką te pytania. I no dzisiaj mam taki pomysł na tego live'a, że powiem Wam kilka takich drobnych wskazówek, które wynikają z pozytywnej dyscypliny dotyczących rodzeństwa, a potem zajmiemy się Waszymi pytaniami dotyczącymi rodzeństwa, tak żeby zrobić sobie może takie, no po prostu podzielę się swoimi pomysłami i skojarzeniami dotyczącymi rodzeństwa. Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie. Ja też będę tutaj oczywiście sięgać po Wasze pytania. Natomiast zaczniemy sobie dzisiaj od tych pytań z grupy, bo one się zbierały tam cały dzień i no i chcemy przecież zobaczyć, co tam, jak tam. Jeśli chcecie komentować tutaj i zadawać pytania, to wejdźcie proszę Was na fanpage Pozytywna Dyscyplina, żebym ja wszystkie widziała te pytania, bo udostępniłam tego live'a w różnych miejscach. No i jeśli w którymś momencie stwierdzicie, że to jest wartościowe, że ten live inne osoby też zobaczyły, to Was zachęcam serdecznie do tego, żebyście udostępniły tego live'a u siebie choćby na stronie, na swoim wallu, żeby inni mogli je zobaczyć. Okej, to co? Patrzę teraz sobie na Wasze komentarze. Już mam pierwsze pytanie. Sylwia pyta, czy to, o czym będziemy rozmawiać, będziemy mogli zastosować do jedynaków odnośnie innych dzieci w przedszkolu. Tak, w pozytywnej dyscyplinie, tak, oczywiście. Ewa 13,84, trójka, Agnieszka 2,3,5, dwie dziewczyny.
Bitwa się zaczyna u Ani. Okej, słuchajcie, tak sobie pomyślałam, zacznijmy sobie od początku. Jak to się zaczyna, tak? Na początku, no, po pierwsze, jest ten moment, kiedy no, wiemy, że jesteśmy w ciąży, mamy drugie starsze dziecko, no i to, co się dzieje na samym początku, dla mnie jest też bardzo ważne. I są, wiem, że są takie mamy, takie pytania były tutaj na fanpage'u dotyczące tego, co robić, jak przygotować starsze dziecko na przyjście młodszego dziecka, jak przygotować rodzinę i innych tam dziadków, babci i tak dalej. No więc może szybko na ten temat. Po pierwsze, no, dobrze by było zrobić, jakoś to uwizualizować temu starszemu dziecku, w zależności od tego, w jakim ono jest wieku, no to możemy zrobić to w formie książeczek, pokazywać w brzuszku, dawać dotykać, tak? I to, co na pewno niedobrze byłoby robić, taki błąd, który chyba często popełniamy, to mówimy takiemu starszemu dziecku, będziesz miał młodszego brata, siostrę i będzie super, będzie po prostu wspaniale, po prostu będzie bosko, będzie się razem bawić. Czyli mówienie czegoś, co być może nastąpi za 5 lat, a nie czegoś, co tak naprawdę będzie prawdą. Więc zastanówmy się przez chwilę, no, z czym się tak naprawdę spotka i z czym będzie się to starsze dziecko potrzebowało mierzyć. I mówimy prawdę, tak? Podstawowa zasada moja w ogóle w życiu, wychowawcza też, staramy się mówić prawdę. Czyli, no tak, będzie tak, że będę potrzebowała trochę uwagi dać. Temu starszemu, młodszemu dziecku. Będzie tak, że będę go karmiła piersią albo nie, albo butelką, ale będę przytulała. Będzie tak, że będę starała się, żebyśmy się razem przytulali wtedy, kiedy tylko można. Będę potrzebowała od czasu do czasu od ciebie pomocy, bo teraz będziesz jeszcze kimś innym, nie tylko będziesz moim dzieckiem, ale będziesz starszym bratem, starszą siostrą i no i to wszystko zmieni, to wiele się zmieni. I też w sobie ułożyć, tak jak przygotowywać się do tego porodu, sobie ułożyć wszystkie lęki, czyli bierzemy kartkę, tak? Bo wiecie, że ja też pracuję coachingowo, bierzemy kartkę i wypisujemy sobie wszystkie możliwe trudności, które przychodzą nam do głowy, tego, czego się boimy, co nas, no, po prostu czego się boimy i spisujemy sobie, tak? Dlatego, że są takie mity, krążą takie różne koncepcje, które my łapiemy naturalnie, po prostu, jeśli się z nimi nie zmierzymy, to one się uruchomią. I jakie to mogą być koncepcje? Że to jest normalne, że dzieci o siebie zazdroszczą, tak? Nie wierzę w to. Ja po prostu w to nie wierzę, że to tak działa. Po drugie, jaki jest jeszcze mit, że to starsze straci twoją uwagę i będzie z tego powodu cierpiało. Ja uważam, że to jest wielki mit, dlatego że starsze dziecko nigdy nie uzyska, nie dostanie od ciebie tyle uwagi, nigdy, nawet jakby do końca życia było same, nigdy nie dostanie od ciebie tyle uwagi, ile dostanie od swojego młodszego rodzeństwa. Będzie taka faza, kiedy młodsze rodzeństwo będzie za nim łaziło, będzie za nim chodziło jak jakiś, no po prostu jak na gumce. I będzie miało to, powiedz, starsze dziecko będzie miało dość tej uwagi po prostu totalnie, prawdopodobnie. A nie będzie tak, że dostanie mniej uwagi, za mało uwagi od ciebie. A piszcie mi, co o tym myślicie w ogóle, bo wiecie, ja zawsze na szkoleniach mówię, żeby dawać mi informacje zwrotne, kiwać głową i tak dalej. Teraz możecie sobie kiwać głową, ale ja potrzebuję wiedzieć, czy to do was jakoś przemawia, czy w ogóle jakie wy macie obawy dotyczące pojawienia, albo mieliście obawy dotyczące pojawienia się młodszego dziecka. No i to jest pewnego rodzaju podstawa, to teraz, o czym mówię, tak? Żeby się z tym zmierzyć i żeby jakoś zmierzyć sobie, wyjąć te mity z głowy, to, co nam przychodzi, gdzieś tam chodzi nam po głowie i żeby o tym sobie to poukładać. No, no zaraz, zaraz, ale jak to będzie naprawdę? Bo często jest tak, że my się czegoś boimy, czegoś obawiamy, ale się z tym nie mierzymy. I jeśli się z tym nie mierzymy, to na nas bardziej wpływa niż wtedy, kiedy byśmy to wzięli i przemyśleli. No i dobra, potem pojawia się ten maluszek na świecie. No i teraz to, co jest bardzo ważne, jakieś usłyszałam to od mojej klientki, żeby dawać młodszemu dziecku uwagę fizycznie, a starszemu dziecku uwagę poznawczą. Czyli ze starszym czytamy książeczkę, a młodszego karmimy. I to samo, i tak naprawdę to starszy w tym momencie będzie potrzebował więcej naszej uwagi, takiej niż ten maluszek prawdopodobnie. Bo co? No, bo jest starszy, bo jest bardziej świadomy.
Po prostu. Więc jak przygotować babcie i ciocie? No przygotować tak, żeby one pierwsze to się witały z starszakiem, pobawiły z nim chwilę, a dopiero potem na przykład poprosiły tego starszego o to, to wiesz co, to kochany, to pokaż mi tego swojego młodszego brata albo siostrę, żeby to ten starszy może był taką osobą wprowadzającą, prawda? I ważną, ważnym takim, jak to się nazywa, przewodnikiem dla tej osoby, która jest gościem. Dobrze. To tak na szybko taka rzecz. Kolejna rzecz, taka typowa z pozytywnej dyscypliny, zanim przejdę do Waszych pytań, to to, że zawsze traktujemy dzieci tak samo. Tak, nawet jeśli mamy to półroczne czy 8-miesięczne dziecko, które zaczyna zabierać starszakowi zabawki, to nie mówimy starszakowi, a ty zrozum, bo ona jest taka malutka i ona nic nie rozumie. Tylko do obojga dzieci w pewien sposób kierujemy komunikat, no, widzę, że nie możecie się dogadać, to pobawmy się czymś innym. Nawet jeśli no, mamy prawie pewność, że to młodsze nie rozumie, dlaczego tak robić? Dlaczego ważne jest, żeby tak robić? Dlatego, żeby nie wywołać takiego efektu, że stajemy w obronie któregoś dziecka, bo dziecko to, w którego obronie stajemy, czyli młodsze prawdopodobnie, bardzo szybko podłapie, co robić, żeby zyskiwać dodatkową, taką bonusową uwagę, właśnie zaczepiając starszaka i wchodząc w taką relację bycia bronionym. Więc zawsze staramy się traktować dzieci tak samo. To może być albo równe rozdzielanie dzieci, albo równe branie ich na kolana. Widzę, że nie możecie się dogadać, chodźcie, to się pokitłasimy, to zróbmy coś innego, tak? Szczególnie jeśli ten starszy maluch ma 2 czy 3 lata, a młodszy maluch ma 8 miesięcy, 1 rok i tak dalej, będzie to łatwo zrobić, łatwo przekierować tą uwagę u tych mniejszych dzieci. Jak dzieci nam rosną, to kolejna rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna, cały czas traktujemy je tak samo, nie faworyzujemy, że to była twoja wina, nie wchodzimy w rolę sędziego, absolutnie, to jest największy błąd, jaki robimy jako dorośli, nie tylko jako rodzice. Po prostu nie wchodzimy. Kategorycznie nie wchodzimy w rolę sędziego, dlatego że nigdy nie wiemy, kto zaczął. Ja pamiętam taką sytuację. Zuzia miała chyba wtedy ze 2 lata, a Antek miał 4 i dostali w prezencie, gdzieś tam to było na działce, zestaw takich dziecięcych kij golfowych, tak? Był kij i 4 piłeczki. Dostali 2 komplety. Jeden miał jeden komplet, drugi miał drugi komplet. I w którymś momencie Zuzia do mnie podbiega i ryczy oczywiście i pokazuje czerwone czoło po prostu. Antek zdzielił Zuzię kijem w czoło. No i wiecie, co się robi rodzicowi. Rodzic się wścieka, matka po prostu się gotuje, ale nie. Wtedy byłam w otoczeniu różnych innych osób, więc też spojrzałam na siebie z boku, byłam w dobrym stanie, więc tak pytam, no ale co się dzieje? Co się stało? No i Zuzia tam po swojemu wtedy coś tam opowiadała, że Antek ją uderzył, a pytam Antka, co się stało? Antek mówi tak, mamo, mamo, bo ja niechcący wziąłem piłkę Zuzi. Identyczną, tak? Identyczną czerwoną piłkę, jak w jego komplecie. Wziąłem piłkę Zuzi i Zuzia mnie uderzyła w czoło. Wtedy Antek podnosi swoją grzywkę, nic nie było widać, pokazuje swoje czoło, także czerwone, tak samo czerwone jak czoło Zuzi. No i co? Grzywka mi się nie chce ułożyć teraz. I on po prostu jej oddał, tak? 4-latek chyba ma prawo nie wyrobić, jak ktoś go rąbnie. Rąbnie w czoło, to może oddać, tak? No i właśnie tak po prostu się zadziało. No i kto był winny? 2-latek? Nie wiem. Antek, że niechcący wziął piłkę. No nie ma winnych, nie ma. W tych relacjach między naszymi dziećmi naprawdę nie ma winnych. Nawet jeśli oni się gryzą, zaraz będzie o gryzieniu, bo takie było pytanie. Okay? Więc zawsze, zawsze traktujemy dzieci tak samo i myślmy o nich dobrze. Tutaj pisze Justyna, Hania wyrobiła sobie nawyk, że jak chce zabawkę, którą ma młodsza, to szybko wciska jej inną z... A, nie, to bardzo dobry, dobry nawyk. Myślałam, że coś innego, tak okiem spojrzałam. Bardzo dobry, to jest w ogóle bardzo dobra rzecz. Dobrze, że Justyna to napisałaś, bo to jest fantastyczna sprawa i kolejna rzecz, którą tutaj chyba twoja córka sama ogarnęła, ale to jest też coś, co trzeba nauczyć starsze dzieci, bo tak, bo pewnie często się dzieje tak, napiszcie mi, dajcie mi jakiś znak, jeśli to prawda, czyli na przykład poproszę o takie kciuki, wszyscy 50 osób, które nas oglądają teraz, robi kciuki, jeśli tak wam się chociaż raz w życiu zdarzyło, że no i co, skupiam się na kciukach,
że młodsze przeszkadza starszemu, to znaczy, nie wiem, przychodzi do starszego, coś zabiera, coś przeszkadza i tak dalej, i my wtedy zabieramy to młodsze, chodź, chodź, bo starszy musi się pobawić, chodź, chodź, bo to nie są dla ciebie zabawki, nie przeszkadzaj mu. I my zabieramy wtedy młodsze, jakby zarządzamy tym młodszym, żeby nie przeszkadzało starszemu. Kto koło to chociaż raz w życiu tak zrobił? Poproszę jakiś znak, dajcie mi kciuka, jak tak, jeśli tak zrobiliście. No, tam łącza opóźnienia dają. O, widzę więcej kciuków, nie? Różne dziwne znaczki. Tak, zdarzało się. No, widzę, że się zdarzało. Tak. No, bo to jest naturalne, bo nam się wydaje, że to my dorośli musimy zarządzić tym maluchem, a nie to dziecko ma zarządzić starszym maluchem. I to jest w ogóle niesamowita umiejętność, której musimy jako rodzice, ja uważam, że musimy nauczyć starsze dziecko. I tutaj widzę, że piszecie właśnie o tych wymianach, że to starsze dziecko potrzebuje nauczyć się zarządzać młodszym dzieckiem. To znaczy, jak ono ma to zrobić? Może, jak my mamy to zrobić? Po pierwsze, możemy zatrzymać się i ja też wiele często mówię o takim byciu suflerem, czyli nie sędzią, a byciu takim suflerem, moderatorem. W momencie, kiedy dzieci próbują się dogadać i nie idzie im tam, powiedzmy jedno ma dwa, drugie cztery, jedno ma trzy, drugie pięć i jeszcze nie potrafią negocjować, no to rozmawiamy z nimi w ten sposób, że no, przychodzą na tak zwaną skargę, tak? Nie wiem, Zuzia, mamo, mamo, on mi zabrał klocek, albo Antek przychodzi starszy, mamo, ona mi coś tam zabrała. I wtedy my podchodzimy do Antka, ja podchodzę do Antka i pytam Antek, no to opowiedz mi, co się stało? A Zuzia zabrała mi klocek i nie mogę budować. I czego chcesz od Zuzi w związku z tym? No i Antek mi mówi, chcę, żeby oddała mi czerwony klocek. I to jest moment, kiedy ja mówię, Antek, to proszę cię, to poproszę ją o to. I Antek to robi. Nawet jeśli Zuzia to wcześniej słyszała. Ja daję im przestrzeń na to, żeby oni sami się dogadali, a ta rozmowa ze mną jest po to, żeby skanalizować emocje, żeby sformułować zdania, no bo potem jest kolej Zuzi, tak? Zuzia mówi, Antek, ja potrzebowałam tego czerwonego klocka, albo nie wiem, no, jeśli widzimy, że dziecko młodsze zaczepia starsze, to możemy po prostu powiedzieć, co, chcesz się z nim bawić, tak? Zależy ci na tym, żeby zrobić coś razem. No i teraz jest zadanie dla starszego, żeby być może Antek coś zaproponował. Antek, a jak może się Zuzia z tobą bawić, żeby było ci miło, tak? Żeby ci nie zabierała czerwonego klocka, a pokaż jej, a które klocki możesz jej dać? A jak chcesz to rozwiązać, tak? Żeby to nauczyć starsze dziecko zarządzania młodszym. Ale też właśnie w tych kłótniach możemy być suflerem, czyli młodszy coś tam stęka, nie bardzo chce powiedzieć, i możemy dopytywać, czy chcesz tego klocka, czy chcesz bawić się z Antkiem, no i to młodszy coś tam kiwnie głową, powie, prawda, jakoś to sformułuje. I jeśli jeszcze nie umie mówić, to możemy mówić za nie, ale jeśli już zaczyna umieć mówić po swojemu, no to jakby też pomagamy mu wypowiedzieć swoje zdanie i pomagamy dzieciom rozwiązać ich problem, a nie rozwiązujemy problemy za dzieci. A jeśli starszak zaczepia i przeszkadza młodszemu, to jest takie pytanie akurat na temat. Jeśli starszak zaczepia młodszego, to też zawsze za zachowaniem dzieci, za taką interakcją zaczepiania się jest taka pozytywna intencja. Ja myślę sobie, że to jest taka intencja bycia razem, budowania przynależności i znaczenia. Pamiętacie, że hasłem, kluczem w pozytywnej dyscyplinie jest poczucie przynależności i znaczenia. Nic nie dzieje się społecznie czy w zachowaniu człowieka, co nie jest związane z jakimś rodzajem przynależności i znaczenia, z przynależeniem do jednych, z nieprzynależeniem do innych. Więc zastanówmy się zawsze z perspektywy poczucia przynależności i znaczenia, co to zaczepianie oznacza. Bo zaczepianie zwykle oznacza, chcę być ważny, chcę przynależeć. I to, co jest naszym zadaniem, moim, ja to tak widzę, jako rodziców, to jest pomóc im znaleźć sposób, kiedy będą przynależeć i zyskiwać znaczenie w sposób konstruktywny społecznie, czyli w taki sposób, kiedy temu młodszemu będzie okej. Czyli możemy powiedzieć na głos, kurczę, ty chyba tak zaczepiasz, bo chyba chciałbyś się z nią pobawić, a może chcesz się poprzytulać, a może chcesz zobaczyć, że się bardziej kochamy, to możemy się pokwitłać, właścić, możemy zrobić coś wszyscy razem i wtedy no ja jako dorosła to czasem przejmuję inicjatywę. A możemy też pomóc temu starszemu wypowiedzieć tą potrzebę bardziej tak w pełni, prawda? Bardziej konstruktywnie niż szturchając i zaczepiając. Kochani, ciągnie mnie do tych waszych pytań tutaj, natomiast obiecałam, że najpierw będą pytania z tego posta i tak będzie.
Jest takie pytanie Pauliny. Co zrobić, jak starsze dziecko 2 lata gryzie młodsze 10 miesięcy aż do krwi? To znaczy tak, przede wszystkim interpretujemy to zachowanie z perspektywy 4 błędnych celów zachowania, tak? Czyli zastanawiamy się, czy to jest jakiś sposób na zyskanie uwagi, czy to jest jakiś sposób na władzę, czy to jest zemsta. I to może pomóc. Po drugie, kiedyś przeczytałam u Jaspera Jula bardzo taką ciekawą rzecz i dało mi to do myślenia, że dzieci wpadają w gryzienie wtedy, kiedy w taką reakcję gryzienia, wtedy, po pierwsze, kiedy jeszcze nie umieją komunikować emocji, tak, no bo to jest takie jakby oczywiste, że nie umieją komunikować emocji, więc jakby chcą tą złość jakoś inaczej zakomunikować. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że wtedy, kiedy my dorośli w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że gryziemy, bo my oczywiście nie gryziemy naszych dzieci, ale czasem jakby reagujemy w taki sposób, że tłumaczymy im, tłumaczymy, 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 aż w którymś momencie, tak nagle, kończy nam się cierpliwość i mówimy: o nie, kategorycznie, teraz koniec. I jakby wynosimy na przykład dziecko z pomieszczenia, albo tak jakby odgryzamy tą relację. Reagujemy bardzo gwałtownie, nagle po jakimś czasie takiego tłumaczenia. I przyjrzyjcie się, jeśli wasze dzieci gryzą, czy tak się nie zachowujecie wobec waszych dzieci. Jakby u mnie też był moment gryzienia, tak gryzł inne dzieci, jak miał te 2 latka. Tak, dokładnie w tym wieku. Jeszcze słabo komunikował. No w ogóle było mi potwornie wstyd. Ja wiem, jak to jest, jak dziecko gryzie inne dzieci. Już nie mówię o tym, że to jest do krwi, prawda? Ale czy my nie reagujemy czasem tak? Ja wtedy to odkryłam u siebie, że ja tak rzeczywiście reagowałam, że miałam dużo cierpliwości, tłumaczyłam, tłumaczyłam, aż wtem, w którymś momencie tak jakbym odgryzała, kategorycznie zamykała sprawę. Ja się zaczęłam temu przyglądać, ja to zaczęłam zmieniać i rzeczywiście zachowanie Antka po pewnym czasie też się zmieniło. Czy to z tego powodu, żeby po prostu wyrósł? No, te inne rzeczy, które możemy robić, to, że ja też proponowałam Antkowi, tylko to jest bardzo ważne, jakim tonem głosu odpowiecie, żeby ugryzł się we własną rękę, ale nie po to, żeby on, że taki zemście, to teraz ugryź siebie, tak? Bo czasem tak dorośli mówią, ale po to, żeby on poczuł jakby, jak to jest gryźć siebie. Też słyszałam o takim rozwiązaniu, że jeśli masz potrzebę ugryźć, to gryź poduszkę, gryź jakiegoś misia do gryzienia, specjalnego misia do gryzienia, jak masz ochotę kogoś ugryźć, tak? I kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to masowanie tutaj jakichś wiązadeł, mięśni, dziąseł, bo może to jest kwestia jakiegoś potrzeby stymulacji też tych obszarów. I mam nadzieję, że Paulina i dacie mi znać, jeśli macie problem z gryzieniem dzieci, to dacie mi znać, co tutaj zadziałało u Was. Okej. Co o tym myślicie? Dajcie mi znać. Drugie, kolejne pytanie. Była, jak postępować, żeby młodsze dziecko nie było ciągle ofiarą, żeby się tak nie zachowało? No to powiedzieliśmy, traktujemy dzieci tak samo. Kolejne pytanie, Weronika. Jak przygotować starszaka na przyjście dziecka? To już było. Beata. Jak robić sobie ze zazdrością? Najczęstsza sytuacja to taka, że obaj chcą być pierwsi. Każdy chce być pierwszy. To są dwa problemy. Jeden problem dotyczy tego pierwszeństwa, czyli tej takiej nadmiernej rywalizacji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak już kiedyś mówiłam, ja to często bardzo powtarzam, że dzieci grają w tą samą grę, którą grają dorośli, tylko jeszcze bardziej. I my przecież czasem, dobra, bijemy się w pierś i dajcie mi znać, jak wam się to zdarza, co wy, jaki musicie dać symbol. Dajcie mi teraz taką minkę, taką to tutaj na Facebooku, jeśli wam się zdarza tak robić, że wykorzystujecie rywalizację do tego, żeby dzieci coś szybciej zrobiły, albo porównujecie dzieci, kto jest lepszy, kto pierwszy, kto szybszy. OK? Ja tak robiłam, zdarzało mi się tak robić, natomiast jak zobaczyłam, że moje dzieci wpadają w taką nadmierną rywalizację, kto jest pierwszy, kto ważniejszy i starają się w ten sposób zyskiwać uwagę, no to się z tego zaczęłam też wycofywać, no bo no, tak to w życiu jest wychowawczym każdego rodzica, że najpierw przeginamy jakąś metodę w jedną stronę, a potem się z niej wycofujemy, bo ona przestaje działać. No i co z tym zrobić? To znaczy, po pierwsze, zmniejszyć ważność tej rywalizacji, jakby przestać grać w tą grę, albo zmienić zasady tej gry, tak? No bo o co chodzi w rywalizacji? O to, że kto pierwszy albo kto ostatni, kto któryś tam, to dostaje więcej uwagi, prawda? I znaczenia.
Więc trzeba zmienić takie zasady w ten sposób, żeby albo wszyscy dostawali bardzo dużo uwagi i znaczenia, albo żeby wszyscy wygrywali, albo żeby wszyscy wygrywali, nie wiem, buziaki w brzuch, albo i mnóstwo. Ja w którymś momencie grałam tak często w grę, kto pierwszy, i tutaj jest pierwsza Zuzia, i pierwszy Antek, i pierwszy buziak w brzuch, i pierwszy buziak w pupę, i po prostu tak nadużywałam tych sformułowań, że im się to po prostu znudziło. Że im się po prostu znudziło i gra w pierwszeństwo okazała się po prostu totalnie nieatrakcyjna, bo było tego tak dużo, że no, totalnie ich tym zalałam. Ale ważne jest, żeby wszyscy wygrywali albo wszyscy przegrywali, albo pokazywać, że. O, i drugie rozwiązanie jest takie, żeby też być modelem. Pamiętacie, że dzieci najczęściej. Kurczę, nie dostałam w ogóle takich buziek, mało dostałam takich strasznych minek, takich śmiesznych. Tylko 3 osoby mi napisały, pokazały, bo tylko 3 osoby grają w rywalizację ze swoimi dziećmi. No naprawdę, czuję się wyjątkowo, kochane, jesteśmy wyjątkowe. Rzadko się zdarza. Na 60 osób? O, jest, jest, idą. Okej. Wracamy do tego, że pamiętacie, jesteśmy modelem dla naszych dzieci. O Boże, już 26 minut, a ja dopiero się rozkręcam. Co to znaczy, że jeśli dzieci nasze jakoś się zachowują, to sprawdźmy, jak my się zachowujemy w podobnych sytuacjach. I na przykład, czy my rywalizujemy, czy my na przykład się cieszymy, albo czy my umiemy przegrywać się z uśmiechem na ustach. Bo jeśli my nie umiemy przegrywać z uśmiechem na ustach, albo pokazać dzieciom, że przegrywanie po prostu jest takim luzikiem, bo błędy są super okazją do nauki. I jak to śmiesznie, że tym razem przegrałam, tylko się strasznie przejmujemy. No to ciężko jest dzieciom zrozumieć, że przegrywanie też jest jakby w ogóle nie ma znaczenia. To jest Leon. Leon przyszedł tutaj nam towarzyszyć. Słuchajcie, kochane, no właśnie tak właśnie myślałam, że tak właśnie z tematem rodzeństwa będzie, że jest tych tematów tak mnóstwo i tych wątków tak dużo. I ja dlatego na samym początku tutaj wkleiłam linkę do webinaru o rodzeństwie, bo tam jest wszystko w bardzo uporządkowany sposób dotyczący rodzeństwa od początku do końca. I jeśli naprawdę Was ten temat interesuje, to serdecznie Was odsyłam do tego webinaru, bo na spokojnie sobie materiał możecie raz, drugi, trzeci, piąty odsłuchać, nie w takim troszeczkę chaotycznej metodzie, jak my tutaj mamy na live, tylko w bardziej uporządkowany sposób. A teraz słuchajcie, wejdziemy do kilku może ostatnich pytań. Zerknę sobie tutaj jeszcze, czy były jakieś pytania. Tutaj to już było. Tu jest takie pytanie, jak zorganizować specjalny czas dla trójki? Dwie dwójka młodszych dzieci, 5 i 2 lata i jest takie dziecko 7-letnie. Temu dziecku 7-letniemu warto zrobić czas specjalny raz w tygodniu, coś takiego bardziej intensywnego, tak mi się wydaje. Ojeju, dużo tutaj jest tematów. Wydaje mi się, że już na wiele odpowiedziałam. Jak pomóc dziecku z przegraną i chęcią bycia najlepszym, najładniejszym? No właśnie tak, prawda? Pokazać, że to jest fajnie wygrywać, ale też fajnie jest przegrywać i że się uczymy, że fajnie jest się śmiać i żeby pokazać bardzo dużo różnych sytuacji też na własnym przykładzie, bo często jest tak, że my dorośli nie pokazujemy, jak przegrywać. I strasznie przeżywamy to przegranie i wiecie, wygrywamy z dzieckiem, po czym mówimy dziecku, o, ty nie możesz mnie przegrywać, ha, bo ty płaczesz, bo coś tam, musisz się nauczyć przegrywać. Ja wiem, że tutaj może nie ma takich wrażliwych, którzy aż tak robią, jak ja teraz pokazałam, bo to takie chyba dosyć hardkorowe, ale ja spotkałam się z takim zachowaniem. Kochane, zerkam na wasze pytania jeszcze. Bo będziemy powolutku ten temat zmieniać, bo to jest gigantyczny temat. Na pewno będzie jeszcze więcej o rodzeństwie. Na pewno no, mnóstwo znajdziecie w tym webinarze, o którym wam mówiłam. Tak, moja starsza ma 4 lata i już nie gryzie, ale za to bije. No, dobrze znaleźć nowe sposoby wyrażania takich trudnych emocji i akceptacji do trudnych emocji i nazywania ich, tak, że wszyscy się złościmy. I pokazywania, jak się złościć w konstruktywny sposób. O. Tutaj tak. Boże, ale nas dzisiaj dużo jest. Jakie mam jeszcze pytania? Moi dwie mieli taką fazę koło 3 roku, nie w złości czy coś, ale tak po prostu dla zabawy. Nie bardzo się gryźli chyba, nie bardzo mocno. Do tej pory nie wiem, o co im chodziło. Trwało to po 2-3 miesiące i minęło. Tak.
To śmieszne. A co jeśli młodszy nie chce się bawić ze starszym, a starszy o to bardzo zabiega? Starszy 7 lat, młodszy 2,5 roku. Taki dwójpółroczniak może jeszcze bardzo nie potrafić się umieć bawić razem. On jeszcze nie rozumie tej wspólnej zabawy. To taka myśl przychodzi do głowy, ale to oczywiście nie rozwiązuje tego problemu. Co zrobić, żeby młodszy się mógł bawić? No, poszukajmy, jakich on może korzyści, ten młodszy, zyskiwać z tego, jeśli się nie chce bawić. Czy dostaje wtedy dużo uwagi? Dobrze by było pomyśleć, gdzie ta uwaga nam krąży. Czy może jest bardzo namawiany na to i wtedy dostaje tą dodatkową porcję uwagi, taką, wiecie. Popatrzyłabym i popatrzyłabym na to z perspektywy czterech błędnych celów w zachowaniu, Kasiu. A co jeśli starszak zaczepia i przeszkadza młodszemu? Nic, to samo. Ja też bardzo często powtarzam, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni w pewien sposób za rodzinę. I pamiętajcie, że to było na webinarze, to jest na tym pierwszym starym ogólnym webinarze, że ośrodki podkorowe, one rozwijają się, odpowiedzialne za emocje, rozwijają się szybciej dużo niż ośrodki, niż koronowe, która jest odpowiedzialna za. Za co? Za racjonalne myślenie. Więc dzieci rozumieją współczucie, rozumieją empatię, robią to wręcz automatycznie i tak intuicyjnie. I nawet jeśli dziecko jest młodsze, to możemy. O, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz Wam powiem. To możemy właśnie wykorzystać ten mechanizm związany i z empatią, i z emocjami, po to, żeby wzbudzać współczucie. Nie chodzi o granie na emocjach i granie, ale chodzi o to, żeby wykorzystać ten mechanizm do budowania empatii między dziećmi. A jak to zrobić? Uwaga, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo to, co my często robimy, jeśli jedno dziecko zaczepia drugie i to drugie tego nie chce, albo coś dzieje się strasznego, co oczywiście nam też klapkę podnosi, my się wściekamy, to wtedy zaczynamy, nie wiem, krzyczeć, odsuwamy gwałtownie dziecko jedno od drugiego. Coś takiego robimy często, co sprawia, że cała uwaga. Jakby z tej relacji między dziećmi wychodzi na nas. Dzieci zaczynają kierować 100% uwagę na nas, bo jesteśmy bardzo szybcy, gwałtowni i zdecydowani. I wtedy co się dzieje? No, uruchamiają się neurony lustrzane. Jeśli my jesteśmy wściekli, mamy koronową odciętą i jesteśmy w stresie, to neurony lustrzane dzieci, które na nas patrzą, sprawiają, że nasze dzieci też robią się jeszcze bardziej zestresowane niż były wcześniej. I w takim stanie nie włączy im się empatia. A my przecież chcemy, żeby one ze sobą współpracowały i współczuły. Poproszę serduszko, jeśli chcecie, żeby wasze dzieci były bardziej empatyczne do siebie nawzajem. Tak? Na ile czujecie, że one są teraz empatyczne, a na ile byście chciały, żeby były? Czy chcielibyście, żeby były bardziej? Czy to jest taka rzecz, która by was interesowała? Jeśli tak, dajcie mi znać. Bardzo różne znaczki mi latają, ale widzę mało serduszek. O, są serduszka. Dobrze, chciałybyście. No to dobrze. O, dobrze, dobrze. To mówię dalej. Jak to zrobić? Przede wszystkim troszeczkę wziąć głęboki oddech i oczywiście, jeśli dzieje się coś strasznego, to bierzemy głęboki oddech i podchodzimy do dzieci. Prawda? Łapiemy je za ramiona, dotykamy, łapiemy kontakt taki fizyczny z jednym dzieckiem i z drugim dzieckiem, żeby zatrzymać to, co się dzieje między nimi. Na chwileczkę, ale bierzemy głęboki oddech, zniżamy się do poziomu dziecka i przez chwilę nic nie mówimy. I jeśli chcemy, żeby ta osoba, która, nie wiem, zrobiła krzywdę drugiemu dziecku, nie wiem, to dziecko płacze, coś tam się mu dzieje, to żeby po cichutku temu napastnikowi zwrócić uwagę, nie wiem, na przykład u mnie to był często Antek, który zaczepiał Zuzię malutką. Antek, zobacz, ona płacze. Tak, bo chcemy, żeby to dziecko, które zrobiło przez przypadek może albo specjalnie krzywdę, żeby ono wzięło stuprocentową uwagę, skupiło na tym dziecku, któremu jest przykro i któremu jest źle. Dlaczego? Bo jeśli dziecku go skupi się na tym dziecku, któremu jest przykro i źle, to wtedy zacznie działać mechanizm neuronów lustrzanych. I zacznie odzwierciedlać ten zły stan tego dziecka, któremu jest źle, i wtedy, kiedy to się stanie, to jemu też zrobi się przykro. I to jest
to, co my chcemy. My chcemy w tym momencie, żeby dziecku, które sprawia przykrość, zrobiło się troszeczkę przykro. Nie z tego powodu, że my na nie nawrzeszczymy, tylko z tego powodu, że uruchomi się naturalny mechanizm empatii neuronów lustrzanych. I jak to się zadzieje, to chwilę później będzie moment na to, żeby oboje na przykład pogłaskać po pleckach, żeby oboje poprzytulać, bo wszystkim jest przykro. Widzicie, wszystkim jest przykro, jak to sobie sprawiamy przykrość, tak? To jest coś, co możemy powiedzieć. A jeśli nasze dziecko już wie, co robić w takiej sytuacji, to możemy wtedy cichutko, jak taki sufler, spytać: słuchaj, a co teraz można zrobić, żeby było lepiej? Jakby oddając znowu odpowiedzialność, bo jeśli nie dajemy dziecku naprawić tej sytuacji, to ono czuje się niekompetentne. Daje mu sygnał, że jest niepotrzebne, niekompetentne, tak? I jedyne, co zostaje, to ten żal, że zrobiło jakąś krzywdę. Jedyne, co może zrobić, to po prostu jakby tak brnąć w to, że tak miało być, że to trzeba było zrobić i powtarzać to kolejnym razem. Tak mi się wydaje. To moja. Ale jeśli my to zatrzymamy i oddamy odpowiedzialność też za naprawianie, że tak, że czasem sprawiamy sobie przykrość, ale potem możemy to naprawić, możemy się jedno drugie może przytulić i wszyscy mogą przytulić, to naprawdę wtedy pięknie zaczyna działać. Jakby to, co ja chcę powiedzieć, to że moje dzieci bardzo często się przytulają. Często bywało tak, że ja już nie miałam cierpliwości na przykład do wyjącej Zuzi, która miała 2 lata i która już miała po prostu wyła, bo coś tam, wiecie, jak to jest z tymi z dziećmi czasem. A Antek starszy miał siłę i przestrzeń na to, żeby wpaść tam, bo Zuzia się, pamiętam, kiedyś uderzyła w ścianę. No i Antek wtedy przejął rolę takiego pocieszacza i tam zaczął skakać na tą ścianę i tak: o, niedobra ściana, niedobra ściana, i zaczął ją po prostu rozśmieszać. I to się dzieje codziennie, codziennie mamy jakąś taką sytuację. Albo pamiętam kiedyś, jak pracowałam w domu, oni się ścigali, czy po prostu pływali jakimiś łódkami po korytarzu, pod przedpokoju. No i w którymś momencie Zuzia płacze: ja nie chcę być, ja nie chcę być ostatnia, coś tam. I wiecie, ja już się prawie, że zrywam ze swojego miejsca, żeby im naprawiać i poprawiać ich zabawę, ale słyszę chwileczkę później, bo policzyłam do 3, tak? Dałam im czas na momencik jeszcze. I słyszę chwileczkę później, jak Antek mówi: to wiesz co, to jak drugi raz będziemy płynąć, to ja poczekam na ciebie i pozwolę ci być pierwszą. I to jest bardzo częste. Antek, ja aż się dziwię, skąd on bierze takie pokłady empatii w sobie. Antek ma 7 lat, przypominam, ale to już zawsze tak było, że zdarzało się, że Antek jadł paluszki jakieś takie w czekoladzie, i to zostały ostatnie 2, i on trzymał paczkę. I w którymś momencie on zagląda do paczki, patrzy w nią i tak bierze te 2, mierzy jednego z drugim, bierze dłuższego, bierze jednego, daje Zuzi i mówi: Zuzia, ten jest dłuższy. Czy to może być tak, że to będzie dla ciebie? I oczywiście, że to nie jest idealnie też, że zdarzają się kłótnie, ale gdzieś tam dzielę się z wami swoimi doświadczeniami, bo naprawdę mam poczucie, że ten kawałek roboty wychowawczej, nie wiem, czy udaje mi się robić dobrze, czy po prostu udaje mi się nie popsuć, tak? Bo tak mam czasem wrażenie, że dzieci mają taki instynkt, robią rzeczy dobrze, a czasem my po prostu naszym dzieciom coś psujemy przez nasze takie ciągłe wtrącanie się. Okej, kochani. Jakie macie wnioski z dzisiaj? Będziemy już powolutku kończyć, już tak jest 10 minut po czasie. Naprawdę zachęcam Was z całego serca do webinaru o rodzeństwie. To jest webinar, który kosztuje 49 zł teraz na stronie, ale gwarantuję Wam, że naprawdę zyskacie z niego dużo jeszcze więcej wiadomości niż tutaj to teraz, bo jest to jeden z moich najlepszych, naprawdę najsolidniejszych webinarów, jakie stworzyłam przez te kilka lat. Napiszcie mi bardzo się proszę. Z czym wychodzicie dzisiaj? Jak ktoś nie obejrzał, to ten film możecie obejrzeć od początku. Będzie zaraz tutaj dostępny, powtórka, więc spokojnie sobie, Paulina, wszystko obejrzysz. Tym bardziej, że mówiłam, odpowiadam na Twoje pytania. Kasia pisze, że postara się nie odgryzać. Coś w tym jest, prawda, Kasiu, że my tacy jesteśmy gryzący. Jeśli podobał Wam się ten live, proszę udostępnijcie go u siebie, tak w ramach takiego podziękowania. Wiecie, to jest moja praca późnym wieczorem. Niech to się rozpowszechnia, niech ludzie sięgają po pozytywne istnienia, niech oni usłyszą. Ja jeszcze na zakończenie pokażę książkę. Jak ktoś nie czytał, to zachęcam serdecznie do naszej książki Pozytywne Spina. To już taki dosyć zużyty egzemplarz. Zachęcam serdecznie do kart technik wychowawczych. Tak, one wyglądają bardzo różnie.
Czy ja tu mam jakąś fajną technikę? O, mam bardzo fajną technikę. Tak, działaj bez słów. Tak, czasem możemy działać bez słów i to jest lepsze niż powiedzieć o to jedno słowo za dużo. Więc jeśli jeszcze nie znacie kart technik wychowawczych, to też jest świetne narzędzie dla naszych mężów, którzy są też wizualni mocno i rozkładanie im kart w różnych miejscach jest bardzo fajnym pomysłem. A teraz mamy właśnie nowy nakład. Kart na pewno wystarczy. Więc ja sobie czytam, z czym jeszcze dzisiaj wychodzicie. Ojej, wychodzicie z dużą, by nie wychodzić w rolę sędziego, że jestem bardzo cierpliwa, ale gryzienie ci niestety zdarza. Czy są jakieś materiały po angielsku? Oczywiście oprócz książek. Wydaje mi się, że mojemu mężowi to by się spodobało. Oczywiście, cała pozytywna dyscyplina, Agnieszka, jest w twoim angielsku. Positivedyscipline.com po prostu. I tam też są te wszystkie techniki po angielsku. Małgosia za przestanie robić konkursów, kto pierwszy. Kasia, dziękuję, udostępniła. Dziękuję bardzo za udostępnienie. Poszło w świat. Ania, brak sędziowania, wzbudzania empatii jest genialne. Agnieszka, że mam na myśli webinar właśnie taki o rodzeństwie. No to webinar jest po polsku mój. Kochane, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Chętnie przeczytam jeszcze Wasze komentarze, nawet po skończeniu tego live'a. Naprawdę zachęcam Was do tego, żeby wchodzić do naszej grupy Pozytywna Dyscyplina Spełnieni Rodzice, żeby tam dołączyć, żeby polajkować nasz profil, jeśli jeszcze go nie lubicie, albo też ocenić, jeśli znacie Pozytywną Dyscyplinę, a jeszcze nie ocenialiście naszego profilu na Facebooku. Zróbcie to, no bo im nas jest więcej, tym więcej dobra idzie w świat i tym bardziej wszyscy na tym korzystamy. A już niedługo też ruszają kolejne kursy i w Warszawie, i kurs narzędziownik rodzica online'owo, więc śledźcie, zaglądajcie. I na tydzień pogotowie rodzicielskie poprowadzi Sylwia Andersen-Haney. Trzymajcie się cieplutko, dobrego wieczoru, miłego spędzonego w gronie rodzinnym i powodzenia z waszymi dzieciorami kochanymi. Dobranoc. Pa!